To jest tak jak skakanie ze spadochronem. Dzisiaj o tym akurat rozmawiałam. Wydaje mi się, że to jest podobne przeżycie, bardzo intensywne i bardzo ciężko mi po takim koncercie właśnie z dużą ilością ludzi zasnąć, bo jestem podekscytowana i chcę dalej. W ogóle taki koncert mógłby się dla mnie nie kończyć. Mam nadzieję, że tak będzie właśnie dzisiaj w klubie Magnes. Moja taka przygoda bardziej poważna ze śpiewaniem, bo z muzyką nie, bo już wcześniej komponowałam i wiesz, grałam na skrzypcach, na fortepianie. Ze śpiewaniem zaczęła się właśnie dzięki chłopakom hip-hopowym i to nie tylko dlatego, że miałam przyjemność z nimi nagrywać, ale również z tego względu, że we mnie uwierzyli, wiesz? I ja czułam takie wsparcie mocne z ich strony, zarówno zespołu Credo, jak i rapera Mez, który tak powiem, użyję takiego głupiego słowa, był fanem mojego głosu, czy też podobało mu się, jak śpiewam. I powiem szczerze, że oni właśnie wprawili mnie w takie większe poczucie własnej wartości i dzięki temu szłam dalej tą drogą, zresztą, która jest moją największą pasją w życiu, czyli muzyka i śpiew. Jak za pierwszym razem wyszłam właśnie na program na żywo i poczułam właśnie tę energię, to podniecenie, ten stres, to wszystko naraz, też potem ciężko szukać, wiesz co, takich bodźców w życiu codziennym. Smażąc kotleta, że sprzątając w mieszkaniu, no nie odczuwam takich emocji i brakuje tego kopa, powiem ci szczerze. I właśnie program, jak oni śpiewają, był takim pierwszym uderzeniem takiej fali i są rzeczy, które lubię w tak zwanej popularności w mediach i są rzeczy, których nie lubię na pewno oczywiście, ale jednak nie oddałabym tego za nic innego i nie chciałam nic innego robić. Marzenia się spełniają, ja w to wierzę w 100% i jeżeli ktoś wpływa na to, żeby twoje marzenia zniszczyć, to nie poddawajcie się. Pozdrawiam wszystkich moich znajomych z Kowalewa. Cześć, jak masz na imię? Zarąbiście. Jak się bawisz? Super. Jesteś tutaj pierwszy raz? No dzisiaj tak. A ogólnie co ty nie jesteśmy tu. I bawiących się i wszystkich moich najbliższych znajomych. Przywiozłam bagaż doświadczeń. Przywiozłam piosenkę, którą zremiksował, bo tę piosenkę napisałam ja, czyli Go Crazy. Zremiksował ją dla mnie Jim Beans i stała się ona w ogóle
nie wiem, jak to nazwać, piosenką przewodnią projektu Poland Why Not, przez co powstał do niej teledysk w Los Angeles i tego nikt mi nie zabierze. Więc nawet jeżeli ten sam pomysł i projekt nie wypalił jako tako i został porzucony, to jednak przywiozą teledysk i wiele fajnych wspomnień. I do dziś, jak jestem w Los Angeles w tym klubie właśnie, w którym było to kręcone, mam fajne wspomnienia. Jesteś pierwszy raz w tym klubie? Nie, nie. Co tydzień tutaj bywam. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru jest Patrycja Kazadi. Uwielbiam ją, jest zarobista. Nawet dwa single szykuję, to będą, że tak powiem, duety z DJ-ami, house'owe, radiowe, mam nadzieję, że to się wszystkim spodoba i przez najbliższe miesiące będzie grane. I planuję kolejny singiel na zimę, także dużo pracy, no i przede wszystkim dużo zmian w moim życiu. Ale o tym jeszcze nie chcę mówić, bo nie chcę zapeszać, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży tak, jak sobie to planuję. Czy jestem szczęśliwą? Dążę ku temu. Dążę ku temu każdego dnia i każdego dnia, gdy zamulam albo mam jakiś taki dzień, że nie doceniam tego, co mi zostało dane, albo na co sobie zapracowałam, ale gdzieś tam dostałam potencjał od sił wyższych, to sobie przypominam, nie, uśmiechnij się, dzisiaj się śmiejesz, dzisiaj wiesz, dasz radę. Tak właśnie staram się nastrajać i tym samym zarażać innych ludzi. Jak jest? Zajebiście! Zajebiście! Super! Najlepsza muzyka! Jak się bawisz? Zajebiście! Moi kochani, my już kończymy. Co mam wam powiedzieć? To była oczywiście bardzo dobra i bardzo gorąca noc w Magnes Clubie. Dzisiaj na żywo mogliście zobaczyć Patrycję Kazadi. Zapraszam na kolejne imprezy i do zobaczenia. Dobra impreza, polecam! Magnes przyciąga!